minut. Także... My już jesteśmy na wizji, jak coś. A, no dobra, dzień dobry. Dobra, to fajnie, dzień fantastycznie. Dzień dobry. Cześć. Co tam? Nudy. Dawno się nie widzieliśmy. Widzieliśmy się 3 lata temu. 3 lata temu, pamiętam, żeśmy siedzieli przy takim stoliczku. Mniejszym stole, ale widzisz, tak, 3 lata, stół jest 3 razy większy. Rozwijacie się. Powiem szczerze, że to miejsce zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo nigdy to nie byłem. Tej fabryka Norblina, nie wiem, czy to można zdradzać, gdzie siedzimy. Tak, tak, no powoli skutecznie to zaczyna w ogóle funkcjonować. Tak. Nie, no niesamowita przestrzeń. Jadłeś ramen? A dość wega ramen, czy zwykły? Nie, mięsny. Ja jestem niestety takim chłopakiem mięsnym. No i tak trochę mnie zmuliło w tym sensie, że jakbym zasnął, to przepraszam Państwa, ale będę się starał odpowiadać. Ale co ty gadasz przy takich pytaniach niesamowitych, w takiej atmosferze? Co za ludzie? Jarosław, Marcin. Dokładnie, tak jest. Wy ich nie widzicie, my ich widzimy cały czas, niestety. Nie tylko ich, widzimy cały przez szklone w ogóle pełno ludzi. Znaczy, tutaj kolega trochę więcej widzi niestety, ale to z innych powodów. Tak jest. Słuchaj, podobno o nieobecnych się nie mówi. O nieobecnych się nie mówi. Ale może porozmawiamy o nieobecnych. Chętnie, to całkiem niedługo się będzie pojawiało. Coś słyszałem, że w okolicach maja na playerze. Dokładnie. My już mamy tutaj obskoczonych. Z Justyną rozmawialiśmy. Tak, rozmawialiście z Justyną? Chyba 2 tygodnie temu albo 3 rozmawialiśmy z Elizą. Jest teraz twoja super kolej. No ja właśnie wyspogadać się z tego serialu. Dzisiaj mam takie szczęście rozmawiania, że tak powiem, od samego rana i właśnie dzisiaj się z Elizą widzieliśmy i przez 40 minut rozmawialiśmy na temat odwilży, ale też bardzo na takie ciekawe tematy o człowieku głównie, więc niesamowite rozmowca. Tak jakby sami prowadziliśmy program, więc tutaj chyba będzie łatwiej. To będzie łatwiej. No. Znaczy możesz też tutaj pojawić. Ja nie muszę tutaj być tak naprawdę. Jak no, chcesz, mogę, wiesz, zostawić szklankę tylko. Nie, ale nieobecni. A propos nieobecnych, to jest coś, jakby mnie co zafascynowało. Jak tam gram Sokoła, taką postać Sokoła. I tak się zastanawiałem, co ja tam gram Sokoła. I ostatnio pomyślałem o tym, znaczy w czasie planu, że co robi Sokół? Sokół krąży. I ogólnie gram człowieka, który mentalnie krąży. Mhm. Ale to jest też no, taka trudna historia chłopaka. Jest bardzo trudno o niej mówić jednak, ponieważ ona ma bardzo taką tajemniczą funkcję i jest w ogóle tajemniczą postacią, ale można powiedzieć... To jest postać klucz. No, nie chciałbym w ogóle nic jakby wypowiadać, czy jest klucz, czy nie klucz, ale na pewno ma bardzo, bardzo ważny wpływ na całość, na całość tej akcji, która się rozgrywa w drugim sezonie. Ale no taki facet, który przeżył tragedię w domu rodzinną, tam ojciec zginął i to myślę, że można, to taka historia bardzo smutna. No i tak poszukując swojej tożsamości w takich okresach licealno-wczesno, tak 20-latek, trochę mniej, gdzieś tam tak wrażliwy na sztukę człowiek, gdzieś na bębnach grał w różnych zespołach, bardzo tam fajne mieliśmy próby i spotkania z zespołami a propos tego. Gdzieś odnalazł swoją tożsamość, no znalazł, to jest HORP to się nazywa, czyli to jest jakiś taki ośrodek takiego doskonalenia, poszukiwania, uduchowienia, poszukiwania jakby spokoju wewnętrznego i on trafił do tego, bo bardzo no, jakby życie go zmiotło bardzo mocno w młodym wieku i tam można powiedzieć, że no, odnalazł jakby swój dom, swoją rodzinę, swój dom i został przez szereg lat, bardzo od długiego czasu tam jest, więc jakby też jesteśmy chyba na żywo, to ja też się boję, żeby nie powiedzieć za dużo, ale myślę, że nie. Dobra. No tak, bo to ma też wszystkie klauzule teraz, nie? Tak, nie, ale to jest fascynujący projekt, zresztą no, tak duże szczęście, bo po wielu latach znowu miałem okazję zagrać z Karoliną Gruszką i to jest bardzo no, niesamowicie, taką, ona ma niesamowitą aurę jako człowiek, jako aktorka i bardzo, jak gdzieś gro scen, takie 80% prawdopodobnie scen miałem głównie z nią, więc muszę powiedzieć, że mam to szczęście ostatnio tak sobie grać ze znakomitymi aktorami, a też miałem przy okazji całkiem dużo scen z Piotrem Głowackim, który, no, trzeba przyznać, że wchodzi i jest takiej tej dziwnej postaci, tego autystycznego policjanta, więc to jest wielka frajda kombinowania i grania z takimi ludźmi. No, taki monolog, Jezu. Nie, no, ja słuchałem z wielkim zaciekawieniem. No nie, bo to myślę, że jest bardzo ciekawy projekt. Tak ogólnie bardzo ciekawy i też bardzo poruszający z tego względu takiej tej prawdy o... I jak sobie, ja nie zdawałem sobie sprawy, jak mocno ludzie, naprawdę ile ludzi w Polsce czy na świecie
Znika. Znika, po prostu znika. No, to prawda. Albo zmienia swoją tożsamość i się w ogóle sami tak, bo jest kilka kroków, albo po prostu ktoś ich porywa, albo oni po prostu sami uciekają. Tak. Zostawiają jakieś listy, albo nawet tak. Nie zostawiają, no nie wiem, jak ja bym miał coś takiego zrobić, to on chociaż zostawił rodzicom list, że nie martwcie się, chcę zmienić swoje życie i znikam. No, niektórzy okay. Robią tak, że... A jakbyś na przykład chciał zmienić swoje życie, to co byś zrobił? Jakbyś na przykład teraz, nie, miał taką możliwość, że totalnie wszystko zmieniasz i robisz cokolwiek chcesz. No kiedyś miałem wielkie marzenie, ale trochę mi minęło, żeby być marynarzem. Chciałbyś być marynarzem? No, to taka ciężka praca, jesteś marynarzem, wiesz, ale to takie marzenie gówniarza trochę. Ej, wiesz, co mi się zawsze wydawało, że ludzie, którzy mają te jachty, oni mają te jachty tylko po to, żeby coś robić na tych jachtach. Bo za każdym razem, jak byłem z kimś, kto pływa tą łódką, to oni cały czas po prostu jakieś tutaj taka lina, teraz nie mogę z tą teraz rozmawiać, muszę pasz położyć czy coś takiego. Tak, ale mi się podoba to, bo też pływałem wiele razy, nawet w jakichś regatach, ale do takich amatorskich regatach z kolegami i dużo też po Mazurach pływaliśmy łódkami tam bardzo, że zawsze jak się coś dzieje, czyli naprawdę, a szczególnie po tym szkwale, tym wielkim, tym białym szkwale, co tak się mówi, to nie pamiętam, w którym roku było. Nagle tak zredukowaliśmy swoje szaleństwo, że nagle zrozumieliśmy, że to nie jest takie, że naprawdę można zginąć. No wiele osób tam przecież się potopiło, no ale że jak się zaczyna dziać jakiś wielki wiatr, coś tego, to nagle jest ten kapitan, który ci mówi, dobra, lewy fokasz, ten luz tutaj wybierz, tu chodź, przejdź na burtę tą, przejdź na tamtą. Lubię takie działanie wspólne w grupie, ale tu kiedyś gadaliśmy o tych sportach, moich fascynacjach sportami, więc to jest marynarzem mógłbym być. No. Byś miał tatuaże? Wyobrażasz sobie? Właśnie nie mam, kurde. Taki ten, taką po prostu kotwicę? Taki rudy marynarz. Słyszałem, że są takie funkcje na przykład aktorskie w Stanach. Barbarossa. Nie, ale że są na przykład aktorzy, którzy na przykład ja zawsze gram rudych marynarzy. Okej. Okay. Albo policjantów. To. Ale właśnie, czy chciałbym się dać zaszufladkować? Czy ja bym się chciał zaszufladkować? Właśnie wręcz przeciwnie. No. Unikam teraz, tak nawet mam taką możliwość, że trochę czasami odrzucam pewne rzeczy, które wydają mi się, że... No osoba, no, przy twojej pozycji obecnej, najbardziej znanego aktora na świecie w tym momencie. A tak, to się pochwalę, naprawdę. Tak, to i Netflix, i HBO, i top jeden. Netflix Furioza na świecie, a HBO z Odwilżą serialem najlepsi w Europie, z chyba cztery, nie chcę, nie, może nie będę mówił, bo nie wiem, ale to... To mega cieszy. To znaczy, teraz możesz wybiegać, bo tak... jak ja będę w swoim serialu albo filmie, to będzie to przełożenia to nie ma, ale jakoś się tak prywatnie cieszę, że rzeczy, w których biorę udział, jakby przyciągają oglądalność. Tak. No, że tak są międzynarodowa uwaga też, to jest ciekawe, nie? No, szczególnie, że to są wartościowe projekty po prostu i to jest fajne, bo były filmy wcześniejsze, nie chcę po tytułach mówić, które miały dużą oglądalność, ale bardziej z racji swojego jakby szokowania i dla mnie filmowo nie było to jakiś po prostu coś dobrego, a mówiąc o filmie Furioza, jak zobaczyłem go pierwszy raz, pamiętam, taki mieliśmy radość, że o kurde, bierzemy udział w czymś naprawdę dobrym, jestem częścią, bo ja tam nie mam jakiejś dużej roli, ale ta frajda, że jesteś częścią jakiejś ekipy, która zrobiła od serca coś i jakby i to zażarło. No fajnie, że jak ludzie oddają serce i to ma jeszcze później przełożenie na oglądalność. No podobno w kilka dni 14 milionów osób zobaczyło ten film. To nieźle. Dobre otwarcie macie. Dobre otwarcie. No. A propos Odwilży, nie wiem, ale to wczoraj przeczytałem jak się artykuł. Właśnie, wszędzie widziałem te plakaty Odwilży, czy nie miałem okazji w ogóle tego zobaczyć przez pracę. To jest, w sensie, z tego co ja widziałem przynajmniej po plakatach, to mi się bardzo kojarzy z Krukiem i tego typu podobnymi serialami. No trochę właśnie tych seriali kryminalnych porobiłem tych policjantów. No, ciężko mi porównać to do Kruka, nie? To są jakby nie, w sensie, ja nie wiem, bardzo nie mocno... Nie chcę porównać, tylko się co to jest teraz w takim razie. W klimacie, kryminał w klimacie, to jest tak, oczywiście, że jest to podobieństwo, ale ja coraz bardziej w tych serialach kryminalnych, myślę, że tak w ogóle tak to idzie w tę stronę, że już tyle powstało tych seriali i to też jest takie pytanie, czy one się nie znudziły, ale okazuje się, no po Odwilży widać, że się nie znudziły, że to ciągle ma jakiś swój, ma jakąś swoją... Bo ludzie jakoś tak chcą kręcić taką historię kryminalną i tak oglądać wieczorami po pracy, wiesz, dzień w dzień. Ludzie lubią się bać może. Może też. Może lubią... Ale i też takie, że te takie wszystkie seriale obyczajowe, one nie są aż takie wciągające. Nie ma takiego cliffhangera na samym końcu odcinka. Czy on tam doszedł, czy nie? A nie, czy on ją pocałował, wiesz sobie, fakt, no pocałował, czy nie pocałował, nie? No życie jest trudne.
Ale jak przekładając jakby w sensie, że tyle tych seriali powstało i tak pięknych zagadek kryminalnych, tych twistów różnych i że jakby już chyba nie ma co wymyślać nowego, to mi się wydaje, że idzie to trochę w stronę, co mi się mega podoba, że ta zagadka kryminalna jest, ale jakby, że ta waga się przychyla na to, tak. Jak ci ludzie, że jak ci ludzie sobie radzą z tym problemem, jak oni prywatnie mając, nie wiem, jakiś jeden problem taki czy inny, jak on uciąga to, żeby jeszcze prowadzić daną sprawę, że bardziej się przykłada to, że tak. Nagle robi się dramat psychologiczny bardzo tak. Mocno. Widziałem właśnie też ostatnio bardzo dobry, a propos tego, co mówisz, serial też z HBO o Marriage Eastwood. Tak. Z Kate Winslet. No. Ja tutaj nie chcę za bardzo, bo też dat nie znam, ale my żeśmy Odwilż wcześniej robili, zanim ten film w ogóle, znaczy zanim ten serial powstał, a teraz jest bardzo dużo porównań dosyć tak. Do tego, więc muszę tak wycofać te porównania, w sensie nikt nie atakuje, więc nie bronię, bo są porównania, ale że ta Odwilż wcześniej miała cały swój zamysł i realizację niż zobaczyliśmy ten. Ale to kapitalny serial też go widziałem. Tak. Właśnie to mi się podoba w tych serialach, że jest takie realistyczne, ale... że nie ma tak po prostu, że ktoś wjeżdża, zabija 15 osób. No. Kawa może? No tak bliżej człowieka jest. No już nie ma takich superbohaterów, tak. Nie? Taki, wiesz, brudny Harry chodzi. Ale z drugiej strony to jest coś a propos tych innowacji, co, czego mi na przykład brakuje jako takiego jednego serialu kryminalnego, który mógł być interesujący, to są takie postaci chandlerowskie. Bo one były w tych latach 20., 30. i potem tam trochę w 60. w tym Big Sleep i tak dalej. To pisz, będziemy robić. Nie będę. Tak, nie, ale prawda, nie, no serio. Bo wydaje mi się, że fajna byłaby taka postać jednego detektywa, ale że tylko jesteś w jego głowie, nie? I widzisz tylko przez jego świat to wszystko. Wspaniale. No, takie coś mi się marzy zawsze. I takie, widzisz, i te chandleryzmy niby są teraz trochę takie czerstwe, nie? Ale mi się wydaje, że jesteś tam to dobrze kapitalne. Napisać. No i musisz mieć jakiegoś świetnego wykonawcę, który tak. Naprawdę będziesz szedł za nim, bo to jest mega trudne chyba tak unosić takie coś. Aczkolwiek miałem takie doświadczenie w filmie Crime Story, Love Story. Był taki tak. Film i ja miałem mega frajdę z tego, w sensie... To grałeś Crime? Tak, grałem Crime Story, ale Love Story też grałem, więc tutaj podziękowania dla Janusza Iwanowskiego, że mi powierzył tę rolę. Bo to jest, kurde, coś całkowicie innego, że w jakiś sposób ja często gram jednak te drugoplanowe, w większości no, drugoplanowe role i one... I czasami łatwiej jest zagrać główny plan, ponieważ jakby cały ten zewnętrzny świat buduje twoją postać, więc jakby nie grasz za dużo, po prostu uczestniczysz w tym świecie. To jest fajne doświadczenie, super doświadczenie. Czyli mówisz, że dobry film warto polecasz? Crime Story, Love Story. Ja w ogóle polecam polskie kino, że tak powiem. Naprawdę, myślę, że robimy bardzo fajne rzeczy, naprawdę. No, to prawda. Pamiętam, jak byliśmy w tym roku, w zeszłym roku, zdaje się, na festiwalu w Gdyni i pamiętam, że wszystkie seriale były takim porównaniem Polski współczesnej z Polską komunistyczną. No i? I takie miałem wrażenie, że nikt nie chce po prostu powiedzieć, że to jest o rządzących, więc po prostu tworzą świat, w którym rządzący są naturalnie źli, więc po prostu w ten sposób myśli sobie wytrych. Zastanawiam się, jaki teraz jest kierunek, jak ty teraz występujesz w tych wszystkich filmach jako, wiesz, standardowa postać drugoplanowa. No, w sensie, co wy tam robicie teraz? Jaki jest zeitgeist? Nie wiem, co to znaczy w ogóle zeitgeist. To jest duch czasów. Duch czasów, przepraszam, widzisz, jak jestem ignorantem? No, możesz nie uczyć dużo języków. No, chyba jestem ciężki, znaczy ciężko mi akurat stwierdzić, bo teraz miałem taki dosyć płodozmian różnych rzeczy, w których porobiłem, które jeszcze nie wyszły, czyli typu, nie wiem, chłopi Doroty Kobieli, no to jest jakby, zatrzymując się na przykład na tym, ja w liceum nie byłem jakimś super piątkowym uczniem, więc nie czytałem lektur i nigdy chłopów nie przeczytałem. I przeczytałem je tuż przed zaczęciem kręcenia zdjęć i nagle zrozumiałem, dlaczego ten Raymond dostał Nobla w ogóle, dlaczego on jest tak fantastyczny, ponieważ to, co on pisze o wsi polskiej, jakby jest... Tylko się nie śmiej ze mnie, ale w jakiś sposób mi się to skojarzyło z serialem Sukcesja. To znaczy cały ten świat, który krąży wokół tego Boryny, te wszystkie jakieś takie hienowate podejścia, próbowanie uszczypnięcia dla siebie. Facet to pisał przecież tyle lat temu, teraz robimy, czyli jak ktoś dobrze
jakby potrafi obserwować rzeczywistość, mm-hmm. a zarazem ją przekładać na papier, tak. to jest uniwersalne, że ludzie się nie zmieniają, zmieniają się tylko... Wiesz, nawet jak zobaczysz, na pewno ty wiesz o tym lepiej, grając w teatrze, że cały czas się wystawia Sofoklesa. Tak, no tak, tak, tak. No, to jest fascynujące. No i ci najwięksi mają to do tego, że jednak jak piszą, to jakieś ponadczasowe układy międzyludzkie zauważają, więc ja byłem zafascynowany tymi chłopami, naprawdę, tak kompletnie wbity w fotel, jak... I one są dość hardkorowe, nie? To ludzie o tym mówią, ale to są dość hardkorowe. Są hardkorowe. To nie jest takie, wiesz, no tutaj podozmian, bla, 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 to oj, koleś odcina sobie nogę, coś tam, no. To jak potraktowali, to w ogóle to można to spojrzeć różnie zinterpretować. Dzień dobry. Można to różnie zinterpretować. Tak, to prawda, że no hardkorowy jest przykład tej Jagny, dobrze mówię? Jagna jest ten, tak. Tak. To ona jest naprawdę takim wykluczona, można to naprawdę jako taki wykluczony człowiek, inny człowiek, tak. W społeczeństwie, nie lubimy cię, bo jesteś inny, inna. Ale wiesz, co mi się wydaje, że to jest kazus rozseksualizowanej osoby w takim dewockim społeczeństwie, tak samo było z Łęcką. Tak, tak, ale fajnie, bo że można to troszeczkę, tak, oczywiście, że tak, tak było zawsze to pokazywane. No to jest, no co zrobisz? No, no nic, nie możesz po prostu być zbyt seksualną kobietą, bo nie dość, że mężczyźni cię będą nienawidzić, to jeszcze inne kobiety cię będą nienawidzić. Nie może być zbyt wyemancypowany, bo ona taka jakby tutaj w tym projekcie, zresztą nie wiem jaki jest zamysł, bo nie widziałem całości, wiem jaki jest zamysł, ale nie widziałem całości, jak to się złoży. Nie możesz być zbyt właśnie wyemancypowany. No tak, no bo zabierasz atencję innych mężczyzn, którzy patrzą na ciebie, bo chodzisz dekolte. Co ty tu chcesz? No nie, wygnać. Nie, no znaczy historia jest przerażająca. Historia w chłopach jest naprawdę przerażająca. Jest, no ale wiesz, no słuchaj, bo to jest, rozumiem, jakiego rodzaju to jest dzieło. No, to będzie zrobione, to jakby zostało już dawno temu nakręcone i teraz cała produkcja polega na tym, jak w tym nominowanym do Oscara ich filmie Loving Vincent, że wycinają 12 klatek z 24 i każdą osobny artysta maluje po prostu. I to jest wielka praca, namalować te kilkadziesiąt tysięcy obrazów. Ja kiedyś to liczyłem, ile tego jest potrzebne, ale widziałem takie fragmenty, krótsze fragmenty. Pięknie to wygląda. Ci ludzie pięknie malują i jak niesamowite jest to, że oglądasz aktora i że widzisz, że to naprawdę żyje, że to, bo to było zagrane, tak. Na stówę graliśmy tam w różnych greenboxach czy na przestrzeniach. Tak, nie, bo to jest fajne, że to, wiesz, to nie jest tylko coś takiego, że po prostu robicie tutaj taką szopkę, żeby dostać nagrodę, bo to będzie ładne, tylko że to jest legitne, po prostu faktycznie nagrane, zagrane i stworzony ciekawy scenariusz. No naprawdę, tak, to jest to tak, nie, bo twój Vincent był też bardzo ciekawy, też nie był puścił na twiznę, chociaż czasami miałem wrażenie, że miał takie momenty, w których bardziej chciał pokazać obrazem coś niż dialogiem na przykład. Nie? Dorota to jest artystka, no jakby to jest człowiek z takim wrażliwością i no to... Ja właśnie ostatnio ktoś mi powiedział, że ja za dużo dobrych rzeczy mówię o ludziach, więc nie będę właśnie. Mówił. Dorota jest wspaniała. Może powiedz mi coś gównianego o kimś. Dobra, powiedz coś gównianego o kimś. No nie, no jest gówniana. Właśnie może nie warto, bo jakby dużo jest gównianych rzeczy na świecie i przyznam szczerze, że no to, co się dzieje, to przybija chyba każdego, a z miesiąca na miesiąc mam wrażenie, że my się tak dosyć przyzwyczajamy, no a to trzeba być... To prawda, no. Długofalowo dobrze robić. Tylko żebyś ten, jakby do tego podejść filozoficznie, tak? Czy jakby i jak długo możesz żyć tylko jakimś cierpieniem odległym? Ja sobie odpowiedziałem na to pytanie, bo naprawdę długo o tym myślałem, że takie trzy rzeczy. Co ja mogę zrobić? Mogę pójść i pomagać fizycznie, tak, czego nie mogłem zrobić, bo byłem bardzo zajętym człowiekiem. Mogę zrobić jakieś, wpłacać pieniądze na jakiś ten, co zrobiłem, się chwalę i jakby ten. I trzecie, ale nie, no to z takiego poczucia, no nie, że jakby się chwalę, nie, tylko no, że chcesz pomóc jakoś, ale nie wiesz jak. I trzeba próbować takie, wiesz, pomaganie. Ale jakby, żeby zajmujesz się i mogę oczywiście pojechać i się, chyba mogę i się zatrudnić i powiedzieć, że chcę walczyć tam z wami i walczyć, czego nie zrobiłem i nie chcę tego oceniać, dlaczego, czy ten, ale chodzi mi o to, że tak doszedłem do wniosku, że musimy się chyba zajmować w życiu tym, na co mamy naprawdę realny wpływ. Tak sobie zacząłem odpowiadać i przestałem oglądać te wiadomości, te wszystkie wojenne za dużo, bo to jest tylko kumulujesz ten lęki. No my żyjemy w tym lęku i jakby nie chcę go karmić. Ja chcę,
chciałbym dawać, nie jestem wysokiem niestety, albo stety, ale jakąś inną refleksję, wiesz, swoimi tam rolami czy czymś, no zajmuję się, wypełniam jakby swoją powinność, którą jakby robię jak najlepiej od serducha, nie? I tak może jakoś pomagać. No. Nie, no tak, no wiesz, gdybyś miał na przykład żyć tylko tym, że gdzieś tam jest źle, to po prostu nie mógłbyś nigdy zasnąć, bo zawsze jakieś dziecko umrze w Afryce z powodu głodu, no to też nie możesz tak funkcjonować. A właśnie miałem taki jakiś pomysł taki, żeby ten, żeby napisać taki post, że ten, co tam w tej Rosji rządzi, co nie chce jego imienia, nazwiska, że ty weź już spadaj, bo wpadniemy do ciebie z chłopakami z furiozy. Tak, nie wiem, czy to... I w brzydszych słowach oczywiście. Słuchaj, przerażające, to jest, śmieję się z tego, to w ogóle nie śmieszne, chyba nie tego, no bo to jest przerażające, może, ale... Może go znać na Twitterze. I zaznaczyć na Twitterze, tak. Ja nie wiem, gdzie on jeszcze jest teraz w sumie. Chyba nikt tego nie wie, nie, chyba nikt tego nie wie. Może go oznaczyć na Ural. On gdzieś tam w tamtym miejsce Ural? Zbudował sobie. No. Kremlin? No, ale tak to też pokazuje, nie no, także... Ja nie wiem, że my jako ludzkość, kurde, no jakimś idealnym gatunkiem chyba nie jesteśmy. Bo my ciągle zataczamy jakieś dziwne kręgi i ciągle się... No, mam wrażenie, że ja dzisiaj usłyszałem w radiu, że podobno odkryli jakieś miliony mikroorganizmów w oceanie i że podobno ludzie nie rządzą światem. No, ale na przykład w XXI wieku odkryto, że z nieba codziennie spada na metr kwadratowy 100 milionów wirusów. To było jeszcze w czasie pandemii. 100 milionów wirusów non-stop spada, bo oni, jak jest jakaś cyrkulacja, no to są jakieś takie dziwne twory, bo one nie są organizmami żywymi, tylko są jakimś takim zapisem informacji, te wirusy, które dopiero jakby dotknie... Kurde, nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś idiotę, bo zaraz powiem coś głupiego, ale słuchałem bardzo ładny taki podcast, że one jakby w zetknięciu z organizmem żywym jakby ten kod swój genetyczny gdzieś tam podają. No ale patrz, jaka to jest, może wirusy nami rządzą, w sensie rządzą tak, światem. Bo to nam się wydaje, że my podejmujemy te decyzje. Ale wiesz, na przykład są nam takie się wirusy wiele rzeczy wydaje w żołądku, które mogą sprawić, że będziesz smutny albo szczęśliwy. Zależy od tego, co zeżrzesz. No, na przykład są ludzie i... Jak się nazywało? Po amerykańsku się nazywa bed bugs. Tak? No. No. I to autentycznie może wpłynąć na ciebie tak, że będziesz miał zaniki pamięci i nie będziesz wiedział, co robisz. Radiolab miał jakiś taki podcast o tym, że dziewczyna po prostu chodziła do gościa i normalnie spała z nim, a potem zupełnie o tym nie pamiętała. Naprawdę? No tak, no jak to zaczniemy odkrywać takie rzeczy, to wow. No i się dziwił, bo oni się spotykają normalnie na klatce. Mówi: cześć kochana, co tam, wiesz, nie znam cię. Przepraszam pana, ale... Tak, i ona następnego dnia. No dużo mamy rzeczy jeszcze do odkrycia, to jest fascynujące. Tak w ogóle. Tak. Musimy założyć teraz jakiś taki serial albo program. No. Czarek i Kuba odkrywają świat. No tak, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy o tej fizyce kwantowej, obiecuję, że już nie będę gadał, ale no, świat jest fascynujący. A najbardziej fascynuje mnie to, że jak się zgłębisz w jakieś zagadnienia, nawet to klaicko, to dochodzisz do momentu, że nikt z tych 7 miliardów ludzi na Ziemi nie zna odpowiedzi na naprawdę takie kluczowe pytania. No i mnie to zawsze zastanawiało, ciekawiło, bo jak mam wrażenie, że większość osób na świecie robi z siebie takich wszechwiedzących, że ja wiem najlepiej, coś wiem, ale my no nie wiemy. No. No niestety nie wiemy. Ale mamy kilka informacji, które możemy sprzedać naszym słuchaczom. Jedziemy. I widzom. Bo ja zawsze zanudzę tymi filozofiami, przepraszam was. No. Nie zanudzasz, no bo to tu jesteś, ale na końcu i tak trzeba zrobić... Raz na 3 lata, żeby filozofować. Tak. Na końcu i tak trzeba zrobić plugin, możemy na przykład powiedzieć naszym widzom, gdzie można cię zobaczyć, kiedy i o której. Na pewno bardzo polecam serial Odwilż na HBO, jest teraz już 4 odcinki z 6 weszły, za kilka dni wchodzą ostatnie 2, to bardzo polecam. Polecam film Furiozę na Netflixie. Też mini rulkę zagrałem w Gierku, więc kto nie widział Gierka, polecam. Dużo różnych opinii było w tym, więc... Ale z takich... bardzo się cieszę, bo to jest... Jakby jestem dumny z tego, bo po dłuższym czasie wróciłem do teatru i w teatrze zrobiłem w Teatrze Współczesnym w Warszawie sztukę pod bardzo ciekawym tytułem Kto chce być Żydem? W reżyserii Wojtka Malajkata i Marek Modzelewski to napisał. I wspaniali aktorzy, wspaniała sztuka i jest naprawdę odbierana bardzo dobrze. Teraz czekamy na ten serial Nieobecni. No właśnie, bo to zobacz. TVN partner programu, nie? Wiesz, czekałem po prostu, aż się wyjaisz.
Ale myślałem, że naprawdę będzie zdjęcie Dobromira Dymeckiego. Pozdrawiam tak, go, żeśmy... cały czas. Pozdrawiam serdecznie. Tak, że... Plus, nie jesteś, nie możesz być pewien, że to nie jest zdjęcie Dobromira Dymeckiego. Chyba ja pamiętam to zdjęcie. Pamiętam, jak to robiliśmy. To jest bardzo, też czekam na debiut fabularny Marcina Filipowicza pod tytułem Braty czy Brojs, to się nazywa. I jakoś tak, ja nie widziałem, ale słyszałem, to jest czarno-białe kino o dorastających chłopakach, których jestem ojcem. I słyszałem bardzo dużo pięknych słów, więc nie widząc, ale polecam, że to jest takie naprawdę piękne kino, więc no i jeszcze tak, no trochę tego jest jeszcze. Także... I wszystkie inne filmy, zawsze gdzieś tam jest człowiek w tle. Czy to chciał, czy nie? Muszę to powiedzieć, mam dużo szczęścia do wspaniałych projektów, wspaniałych spotkań z ludźmi, bo i coraz bardziej one są takie różnorodne, więc naprawdę nie mógłbym sobie tego lepiej wyobrazić. Ja też nie jestem jakąś mainstreamową gwiazdą, ale z tego żyję, mam dużo fanów, dużo frajdy i dalej dużo z takiego serducha, nie, do tego, żeby to wykonywać, więc to jest takie... No mnie to kręci, nie? Tak, musimy kończyć, ten przekaz jest zbyt pozytywny. Wiadomo. Jesteś na coś po prostu... Ja może powiem coś złego, może powiem coś prowokacyjnego. Powiedz coś prowokacyjnego. Ale o czym? Powiedz mi, o czym ja odpowiem. No nie wiem, na przykład powiedz coś o Kubie Wojewódzkim. O Kubie Wojewódzkim? No kurde, nie poznałem. Ciężko mi sobie powiedzieć. No widzisz, nawet nie poznałeś go. Widzisz, kolejny temat mi się pytałem. Kuba Wojewódzki, czarno-białe, bo mi się skojarzyło z tym, że my teraz lubimy oglądać świat, że jest czarny albo biały przez te wszystkie TikToki, Instagramy, ten wszystko jest. Mam takie zdanie, a ja mam takie i ciągle walczymy. I świat zapomina, że my jesteśmy jednak, ja jestem fanem odcieni szarości i człowiek też jest w odcieniach szarości. Nic nie jest jednoznaczne i ja lubię tak patrzeć na świat. Więc nie lubię takich skrajnych opinii, bo zawsze jak ktoś mówi wali skrajną opinię, to ja od razu próbuję jakby kontrować sobie, tylko w ramach rozszerzania horyzontów. No. Szarość i tutaj niestety czarność, ale co zrobić? Ja jestem ci w niebieskiej koszulce. No tak, no, to wie. Czy szary jest częścią niebieskiego? To trzeba by spytać Agaty Dudy-Gracz, którą serdecznie polecam, wspaniałą reżyserkę teatralną. Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło, naprawdę. Dziękuję za przyjście, tak. Bardzo miło nam również i polecamy się. Za następne 3 lata. Wpadajcie. Co 3 lata. Dzięki.